Cześć moi drodzy. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować fragment rozmowy z doktorem Romanem Soleckim. Cała ta rozmowa z Romanem była o wątkach terapii, logoterapii, połączeniu trochę z duchowością i zachęcam was, jeżeli jakieś takie tematy, w ogóle wątpliwości na temat terapii was targają, to zachęcam was do odsłuchania całej tej rozmowy. A dla mnie ważny był szczególnie ten fragment, który chciałbym wam teraz zaprezentować o tym. Jak Roman opowiada, czym jest, czym, na czym polega mechanizm uzależnieniowy. Myślę, że dla wielu z nas, może słuchających, będzie to pomocne, chociażby w takim pierwszym kroku rozpoznania swojego no, trudu, problemu, z którym przyjdzie, może się zmagać, ale z którego jest wyjście, jest nadzieja. Może zobaczycie w moich pytaniach, że ja cały czas prosiłem i domagałem się o tą nadzieję i e, chciałbym Wam ją dać. I proszę obejrzyjcie ten fragment. Istota, jakby w ogóle kwestii uzależnień, bo pytałeś, które z nich jest jakby takie najbardziej na topie. Myślę, że teraz y, bardzo wielu pacjentów przychodzi właśnie z tymi mieszanymi, zło, złożonymi uzależnieniami. Nie? Czyli już rzadko kiedy jest tak, że pacjent jest na przykład uzależniony tylko od jednej substancji albo tylko od jednej czynności. Y, wśród no, osób młodych często pojawiają się te behawioralne, nie? czyli uzależnienie właśnie od, od komputera, internetu. Od, od pornografii, od masturbacji, wśród, ale też od narkotyków. Wśród osób dorosłych najczęściej pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu. Ale to też nie jest tak, że, że czegoś jest więcej albo mniej, bo tu byśmy musieli bardziej też na takie badanie i statystyki popatrzeć. Natomiast no, w każdym z tych przypadków jest jakieś źródło tego uzależnienia. I w każdym przypadku, jak popatrzymy sobie w ogóle na etiologię uzależnień, to podstawowym mechanizmem jest mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji. Czyli w pewnym momencie mojego życia jakieś potrzeby zostały sfrustrowane, niezaspokojone. Potrzeba bliskości, akceptacji, przynależności, związku, relacji, miłości, albo też potrzeby, na przykład egzystencjalne, nie? sensu, celu, poczucia bezpieczeństwa. I, I kiedy nie potrafiłem sobie poradzić z emocjami, które są konsekwencją takiej sfrustrowanej potrzeby, czyli zacząłem odczuwać lęk, niepokój, złość, bo coś mnie właśnie przykrego spotkało, bo czegoś doświadczyłem, bo ze strony rodziców nie otrzymywałem właśnie na przykład wsparcia, czy nie czułem się kochany, czy nie akceptuję też siebie, obrazu siebie. Stąd często, często na przykład zaburzenia odżywiania też są związane z uzależnieniami. To w tych wszystkich, jakby, takich właśnie kryzysach, które często też mają podłoże egzystencjalne, z takim właśnie niezrozumieniem nie siebie, nieakceptacją siebie, czyli nieodpowiedzeniem też na pytanie, kim jestem, nie? czy dokąd zmierzam, to powoduje, że te bolesne stany emocjonalne, trwając długo, domagają się jakby pewnej ulgi, czy znaczy jak ja permanentnie odczuwam lęk. Bo czuję się na przykład nieakceptowany przez grupę rówieśniczą i codziennie chodząc do szkoły, czuję, że mnie oceniają, wyśmiewają i, i, i czuję się nieakceptowany i niekochany. Nie jestem w stanie przez zbyt długi czas czuć tego lęku nieustannie, nie? czy jakiegoś smutku, czy jakiejś złości niewyrażonej. To wtedy substancja czy czynność staje się takim regulatorem. I często to jest ciekawe, że, że to, że ja się uzależnię od jakiejś czynności czy substancji, to jest kwestia przypadku że nagle, wiesz, odpalasz sobie jakąś grę, bo wracasz na przykład, nie wiem, po pracy sfrustrowany, kolejny beznadziejny dzień, powiedzmy depresyjny, gdzie, gdzie nikt cię nie rozumie i jesteś sam ze sobą i ze swoimi, powiedzmy, emocjami, bo jeszcze się nie dogadujesz w ogóle w domu i, i, i nie masz nikoski. Możesz na przykład o tym też po, pomówić, o tym pogadać. I nagle odkrywasz, że jak sobie odpalisz jakąś grę albo napiszesz się alkoholu, to ci poprawia nastrój, nie? Odczuwasz ulgę. I to może być i często jest takim pierwszym krokiem do tego, że zaczynasz z czasem nałogowe regulować właśnie sobie stan emocjonalny, czyli przyjemność i ulga. Nie? To są takie dwa najczęstsze właśnie mechanizmy, których doświadczasz. No i to powoduje, że po pewnym czasie jakby te tracisz kontrolę, nie? czyli ta nałogowa regulacja jest tak silna, że już nie potrafisz inaczej. Czyli zawsze, kiedy przeżywasz i to się przenosi potem na inne obszary życia, nie? czyli jak przeżywasz złość, to z automatu wiesz, że już masz sposób na to, jak sobie z tym na przykład radzić ze złością. Nie? I to jest substancja, nie wiem, alkohol, albo to jest na przykład pornografia, czy masturbacja, czy, czy to jest hazard. Nie? I zaczynasz w sposób właśnie nałogowy regulować te rzeczy, tracąc z czasem kontrolę. I tak najczęściej jakby no, zaczyna się uzależnienie, to jest taki początek. Ale podłoże zawsze, stąd w terapii jakby uzależnień jakby dzielimy ten proces na podstawowy i pogłębiony, nie? Czyli w tym podstawowym no to łapiemy te mechanizmy, objawy, kryteria, patrzymy co wyzwala w ogóle jakby głód też substancji, czy jakiejś czynności, ten przymus wewnętrzny, żeby ją wykonywać. No ale później szukamy właśnie tych głębszych źródeł, nie? Które często są właśnie w takim Niezrozumieniu, nieakceptacji, braku sensu, braku celu. To, hmm. to tak. A powiedz jeszcze, hmm. bo y, czy gdy, może wiele osób sobie może zadawać to pytanie, gdy odkryjemy nawet to, co teraz powiedziałeś, hmm. czyli ten mechanizm samoregulacji, y, i wejdziemy w to na kilka, kilkanaście lat, czasem, hmm. czasem jeszcze więcej, to czy to na, Po prostu mam wrażenie, że wielu ludzi zmaga się z brakiem nadziei właśnie, nie? Mm. Że, że w ogóle tak już będzie zawsze. Nie? Mm. Czy jest dla czy też do wypracowania, żebyś się z tego tak, uwolnić? Tak, no bo inaczej psychoterapia nie miałaby sensu, nie? No, no i, tak. ja też widzę. No ale czemu, pieniążki można zrobić. <laughs> no tak, ale ja widzę po, po pacjentach, których prowadzę powiedzmy yy, tam parę lat, nie? Gdzie, gdzie oni faktycznie yy, no zrobili mega postępy, nie? gdzie na przykład mają dwa lata abstynencji. Mimo, że wcześniej no pili przez na przykład lat naście, nie? czy tam byli uzależnieni od jakiejś czynności, więc terapia ma sens, jest, jest nadzieja, nie? Że, że, że są osoby, które z tego wychodzą. Jest to choroba nieuleczalna, ale można ją zatrzymać, czyli można być uzależnionym, ale trzeźwym, nie? Bo, bo taka jest też jakby istota. Że, że uzależnionym zostaje do końca życia, w takim sensie, że nawet najmniejszy kontakt powiedzmy z substancją, czy z daną czynnością może spowodować jakby nawrót tego uzależnienia, tylko że jest różnica między substancjami a, a czynnościami, no bo w substancji wiadomo, że to jest też takie działanie, Powiedzmy pewnej takiej intoksykacji nie? W, w organizmie, no i jesteśmy w stanie się obyć na przykład bez alkoholu czy bez narkotyków. Natomiast no, trudno funkcjonować człowiekowi na przykład bez dostępu do internetu czy do komputera. Więc tutaj się pracuje troszkę inaczej nad tym, żeby właśnie jakby stworzyć czy bardziej złapać też taką kontrolę nad tymi zachowaniami behawioralnymi, no ale na przykład bez hazardu też możemy jakby żyć bez, do końca życia, nie, więc, więc są pewne. Uzależnienia behawioralne, w których również jakby powiedzmy, taka abstynencja, czy detoks do końca życia już jest wskazany. Nie? Czyli na przykład, pornografia czy hazard, bo tego nie muszę nie wykonywać, nie jest to niezbędne. Natomiast no, zakupy czy praca w przypadku zakupocholików czy pracocholików no to jest kwestia wypracowania nie? też pewnych nawyków takiego doświadczenia korygującego które pozwoli im jakby złapać na nowo nie też ale te sposoby radzenia sobie powiedziałeś mm. zadam specjalnie głupie pytanie mm. powiedziałeś że y, to jest choroba nieulczalna, ale można ją zatrzymać uzależnienie tak uzależnienie tak uzależnienie czy to oznacza, że na terapię osoba powinna chodzić do końca życia? Całość rozmowy z Romanem Soleckim jest w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. Zachęcam do oglądania.